Witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax, a to jest Diablo 3. Proszę państwa, chciałem dzisiaj wam pokazać tak mniej więcej sposób, w którym ja farmię. Ja szukałem osobiście na YouTubie wielu poradników na temat właśnie farmienia, jak najszybciej się wzbogacić, jak najszybciej wybić poziom, ale okazuje się, że większość z nich już jest znerfiona w jakiś sposób. I powiem wam szczerze, że znalazłem sobie swój własny sposób, i którym chciałbym wam się z wami podzielić, a między innymi pogadamy sobie trochę o grze. Nie będzie to, myślę, tak długo trwało. A więc tak, to jest moja czarodziejka, level 60, 8 mistrzowski, 8 paragon level. Może sobie ją zobaczmy. Jak tu się ją patrzało, no. Postacie. To jest moja łowczyni demonów, 4 level, tak więc nie ma tutaj o czym w ogóle mówić. Tutaj jest mój bożydar, barbarzyńca, level 13, też nie ma o czym gadać. Ale tutaj dopiero jest do powiedzenia trochę więcej, bo tu jest czarodziejka, 8 mistrzowski poziom, czyli 8 paragon level. Używam na pierwszym klawiszu myszy dezintegracji wraz z węzłem chaosu, czyli rozszczepienie. Falę mocy wraz z falą uderzeniową, która zadaje dodatkowe obrażenia. Diamentowa skóra z kryształową skorupą, która absorbuje obrażenia na 6 sekund. Spowolnienie czasu z rozciągnięciem czasu. Archonta z wielkim archontem, który zwiększa obrażenia o 25%. Oraz zaklęta broń z magią krwi. Jak to wszystko działa? Zobaczycie podczas gameplaya. Mój staw to są praktycznie same legendy, oprócz amuletu, który niedawno wymieniłem, oraz pierścienia. No tutaj mamy ten Vola Hantodo. Mam dwa z tego setu przedmioty. Legendarne buty ogniołazy, głębinowce, spodnie, godzina czarownic, pas, szpik z Unimasy, pancerz, legendarne karwasze z silnorękie, Tasker i Teo, rękawice, plugawa osłona na ramienniki, oblicze Andariel, hełm oraz chyba pas, mówiłem, godzina czarownic i pierścień zaraza z Unimasy, to jest razem z, widzicie, z tym, czyli to jakby dwa sety po części skompletowane. Ok, zmieniamy zadanie na... ja tutaj mam Inferno, MP1, czyli siła potworów 1, znajdź wyłom. Wybieramy to zadanie, oczywiście zależy, jaką kto ma postać, na jakiś, jak się czuje, czy na siłach, czy nie. Wybieramy sobie poziom trudności według zaleceń. Ja aktualnie sobie robię Inferno MP1. Ok, tutaj pomijamy tutaj tą... Co my tu mamy w ekwipunku? Wyrzućmy sobie te kamyczki do skrzynki. I wybieramy podziemia twierdzy poziom 1. Powiem tak, na potrzeby tego filmiku, tego poziomu pierwszego, od razu wtedy, jeżeli mamy poziom pierwszy, przyjdziemy tutaj, od razu jesteśmy przy wejściu na poziom drugi. Ja, jak mam troszeczkę więcej czasu, to od razu ten poziom pierwszy też cały czyszczę, ale tutaj na potrzeby filmiku nie będę was zanudzał i przejdźmy od razu na poziom drugi. No jak widzicie, dezintegracja się rozszczepia. Wrzuciłem sobie moją aurę, która daje więcej obrażeń. Zaraz wam pokażę statystyki, nie wiem, jak wyglądają. No jak widzicie, potworki padają bardzo... Absorpcja, jak widzicie, uratowała nam życie. A, jeszcze nie pokazałem wam, jakie mam pasywki. No jak widzicie, już mi jedna żółta rzecz wypadła, trochę życia, topaz, tak więc nie jest źle już na samym początku. Razem z tą aurą zadaje 77 koła na sekundę. To jest dosyć dużo, mi się wydaje, na MP1. I co dalej, no? Warto na ten moment bić te paragon levele, żeby wraz z dodatkiem Reaper of Souls mieć duże pole do popisu, jeżeli chodzi o rozdanie statystyk. Jak widzicie, to jest build, który ustawiłem teraz, to jest build Chaos Wizard, troszeczkę zmieniony przeze mnie na moje własne potrzeby i upodobania, według mojej własnej stylu wyzrobiony. No widzicie, tutaj przeciwnicy nie mogą mnie w ogóle dosięgnąć, mam diamentową skórę, gdyby jakieś odległościowe mnie tu diabły... O, padł najemnik.
Okej, okay, co ja miałem wam pokazać? Pasywki. Pasywki to jest krucha potęga, która zmniejsza mi odporności o 10, ale zwiększa obrażenie o 15. To jest taki typowy DPS. Niestabilna anomalia, czyli jak dostanę krytyka, to odpycham wszystkich i mnie leczy. I masa krytyczna, jeżeli zadam krytyczny cios, wszystkie tutaj skille mają o sekundę mniej cooldownu. To jest bardzo przydatne. Co ja chciałem jeszcze pokazać, nie pamiętam, ale okej, okay, no zobaczmy jak to wszystko działa. To jest właśnie Chaos Wizard Build, z tym, że ja dodałem Archonta zamiast teleportu. I trochę pozmieniałem kolejność może tutaj tych skilli, ale to jest akurat już w ogóle mało znaczne. Do Chaos Wizarda... O, może być ciekawie. Do Chaos Wizarda bardzo przydaje się... Jeszcze czekam. Poczekaj, aż się zregeneruje. Jak widzicie, on zatrzymuje pociski. Potrzebuję więcej tajemnej mocy. Jeszcze troszeczkę się odsuńmy. Okej. Okay. Dobra, jest złoty z murem. Trzeba więc uważać. Z zamrażaniem. I teraz możemy w zasadzie już to dokończyć. Powinno się... Da się cofać, kiedy on wypuszcza to... O, jak ładnie nas skurczy tutaj zamknął. Robię jak Master Proto z force fieldami. No, trzeba wyjść teraz z pola rażenia tego. Potrzebuję tajemnej mocy. No jak widzicie, został ubity bez żadnych większych problemów. No, troszeczkę się cofnęłem. Przeważnie się nie cofam. Z tym, że ten miał te głupie zamrażanie, którego strasznie nie lubię. O kurczę. Jak jest dużo przeciwników, to od razu Archont i Archont załatwia sprawę w zmieniu oka, jak widzicie. Już jest wszystko poczyszczone. Tylko kurczę, miałem wam na początku pokazać, ile mam złota na starcie. Zresztą możecie sobie zapauzować na początku filmu i zobaczyć, ile miałem złota, ile miałem doświadczenia na samym początku tego filmu. Jak widzimy, od razu jakiś champion kolejny. Oj. Dlaczego mam to zrobić? Zamrozili nas na chwilkę, ale no i widzicie, bez większych problemów. Kolejny champion ubity. Męstwo Nefalemów nabite na drugi poziom. Tu jest Męstwo Nefalemów, które się zdobywa za pokonanie jakichś championów. One zwiększa potem szanse na znalezienie magicznych przedmiotów i złota. Można nabić to maksymalnie do 5 i potęguje się wraz z wybranym Monster Powerem. Na ten moment ja jestem na Monster Power 1 chyba. O ile się nie mylę, no nie pamiętam szczerze mówiąc. O, mój ulubieniec! Chyba ulubieniec każdego. Nie można mnie powstrzymać. No jak widzimy, kolejny złoty, nie złoty, tylko kolejny żółty przedmiot. Te wszystkie księgi sobie zbieram. To będzie naprawdę przydatna rzecz w dodatku Reaper of Souls, gdzie nie będzie już... Zresztą 18 marca już to będzie bardzo przydatne. Oj, ale mnie zaskoczyło te drzwi. No patrzcie, widzicie? Jednak jest... Nie, tak naprawdę to głupio ja trochę robię, że wchodzę w takim sposobem w drzwi czarodziejką, która nie ma na sobie żadnych buffów. W tym momencie, w sensie buffów, czyli nie rzucam spowolnienia, nie rzucam diamentowej skóry i wchodzę sobie jakby nigdy nic nawet... Nie rozwalam drzwi na odległość, a uderzam... Moja czarodziejka ma buty, które podpalają wszystko, zresztą widzicie. I to rozwala te wszystkie zniszczalne obiekty, jeżeli tylko do nich się podejdzie bliżej. Ja już się tak nauczyłem z głupoty mojej wielkiej otwierać w taki sposób drzwi. I to na MP1, no niestety zwykle kończy się tragicznie. Często kończy się tragicznie, niezwykle, bo jakby to było zwykle, to bym tego nie robił non-stop, a robię. Teraz to gdzie to było? Tutaj zginęliśmy? Nie. Zginęliśmy, proszę państwa, panie i panowie. Tutaj. A tu nie było nic groźnego na jedno, to jest najlepsze. No ale jak nas kilku naraz uderzy w tym samym momencie, to uwierzcie mi, że czarodziejka potrafi stracić życie. Ja mam tutaj niestety tylko 27 koła na ten moment. Bardzo mało na tym poziomie trudności. No tutaj zawsze zaskakują te, za przeproszeniem, pierdolce. Trzeba się trzymać. Teraz wrzucimy Archonta i będzie po zabawie.
O, jak widzicie. Wow, 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 wow. Aha, bo tu mamy złotego gościa, kurczę. Trzeba teraz trochę to... Oj, oj, oj. Ale fartem się wydostałem. Dobra, gościu póki nie wrzuci tarczy, to można go lać. Oj, 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 jest. Przeżyliśmy to. Jak widzicie, MP1 nie jest takie straszne dla tego buildu, który nie jest w zasadzie zrobiony poprawnie do końca, bo potrzebuje też setu, który przywraca manę, przywraca tą energię tajemną całą, żeby ta dezintegracja była w miarę opłacalna. No w moim przypadku nie jest ona opłacalna, bo trwa dosłownie parę sekund, no ale zadaje masakryczne obrażenia na tym poziomie, jak widzicie zresztą. Tak, praktycznie tak jak Archon. Z tym, że Archon bardziej się opłaca w dużych grupach z tego powodu, iż nie zabiera many. Okej, okay, no przechodzimy na poziom trzeci. Minęło na ten moment 10 minut. I zaraz zobaczycie. No i mamy już nabite 3 poziomy, mamy nabite z męstwa Nephalomów. No myślałem, że tego mogę nie przeżyć. Ja trochę czasem bardzo ryzykownie zagrywam sobie właśnie z takim... O, widzicie? Tym razem na odległość otworem drzwi. Całe szczęście. O czym mówiłem? No, że lubię sobie ryzykownie pograć, czyli... Do ostatniej chwili... Oj, 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 oj. Mur to trochę nam jednak... Oj, 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 oj. Dobra. Teraz się trochę przycięłem, przyznaję się. Z tego powodu, że pomyliłem klawisze. Nie wiem, których skilli użyłem ostatecznie. Miałem użyć diamentowej skóry, a użyłem Archonta. No ale okej, no przeżyłem, więc to się liczy. To się liczy, że dosyć szybko ubiliśmy kolejną grupkę czempionów. I idziemy dalej, no. Okej, otwieramy na odległość drzwi, tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma. Okej, już tutaj się zbliżają, goście. Padają jak muchy i to mi się bardzo podoba. Drugą postać, którą robię, to jest barbarzyńca. Jestem ciekaw, czy też tak miodnie będzie się wymiatało wszystko na drodze. Tak jak tutaj tą czarodziejką, jak widzicie. Zginąłem raz i to przez głupotę, tak naprawdę. No jest to inferno i powinno się już jednak jakieś tam kroki ostrożności podejmować. A że mi się śpieszy przy nagrywaniu filmu, to popełniam błędy, które tak naprawdę spowalniają całość. Ale okej, okay, mamy 12 minut. A jak widzicie, diamentowa skóra powodowała to, że nie straciliśmy ani kawałeczka życia przy tym potężnym ciosie tego przeciwnika. Okej, okay, diamentowa skóra, spowolnienie. Jak widzicie, bardzo wolno się poruszają w naszą stronę. Znowu absorpcja nas uratowała w pewien sposób. Jak widzicie, zbieramy dalej złotko, zbieramy dalej przedmioty. Hack and slash pełną gębą, jak tutaj widać na załączonym filmie. No i znowu to zrobiłem, ale na szczęście nic się nie stało. Powiada się, że Asmodan to największy dowódca i strateg płonących piekieł. Czasem nasz najemnik coś dołoży od siebie. Tak jest, przyjacielu, tak. Tak jest. Mamy tyle zwiedzonego, jeszcze kawałeczek, tam 13 minut to myślę niedużo. Oczywiście są różne poradniki, tam w internecie oglądałem. Jest też opcja zabijania Asmodana i zabijania tego mobka na... Mobka, no tego czempiona w niebie tam już. Tego pierwszego, to jest dosyć szybkie przejście między jednym a drugim bardzo potężnym przeciwnikiem. O, jakie ładne krzewiki już sobie podniesiemy. O, jak widzicie, gościu sto... Ojojoj, no to powiem wam, trochę kapa teraz wyszła z tego wszystkiego, jeszcze nam zagrodził przejście. No. Gdyby nie to zagrodzone przejście, dalibyśmy radę, ale no niestety staną nam w drzwiach dosłownie. Cztery nabite szczęście, męstwa Nephalemów, cztery poziomy męstwa Nephalemów.
Tak więc myślę, że powinien wyrzucić coś ciekawego ten przeciwnik. A, ja w ogóle nie użyłem sobie tej aury. Okej, tym razem nie damy się. Postaramy się nie dać przynajmniej. No jak widzicie, nasz najemnik się nim zajmuje. Okej, goni nas. Oj, 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 jaki szybki. Dobrze, użyjmy może tego. Czy się uda? Czy się uda? Panie i panowie, czy się uda? Udało się. Bez problemów większych. To są przeciwnicy, którzy potrafią... Nie jestem jeszcze gotowa. Oj, oj, oj. Jestem ranna. I teraz w tej chwili uratowała nas ta pasywka, która nas leczy i odpycha przeciwników przy krytycznym ciosie, tak więc gdyby nie ta pasywka, to już byśmy zginęli tutaj w tym odcinku już ze 4 razy, tak więc wybranie jej jest bardzo opłacalne i wydaje mi się, że mądry wybór dla czarodziejki, która ma mało życia, tym bardziej. Ja akurat poszłem w taką, która ma bardzo mało życia. O, dzięki, uleczył mnie nasz najemnik. I mam nadzieję, że zbliżamy się do końca tego lochu, bo trochę się wydłużył. Się zajmiemy tutaj tymi mobkami. I co mamy dalej przed sobą? Czy się pojawi coś ciekawego? Jak widzicie, żeby ten odcinek był trochę krótszy, ja omijam niektóre te kubki złota, nie zwiedzam całości. Ale moim zdaniem to jest te lokacje tutaj są najlepsze do farmienia, bo co chwilę, jak widzicie, są całe grupy takich naprawdę... takie większe grupki. Skoro mamy już 5 poziomów Nefalemów, to już musieliśmy przynajmniej 5 czempionów ubić, a ubiliśmy chyba nawet więcej. Mamy już połowę pasku levela i teraz wbijamy na lokację, na spiżarnię. A na spiżarni czeka nas przeciwnik. To przez ciebie zginął Belial. Czeka nas przeciwnik. Którego musimy ubić. Tylko trzeba też tutaj uważać, on wrzuca te chmury tego. Oj, 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 nieciekawie. No co? Użyjemy sobie tak i tak. No już mam mniej niż pół życia. Diamentowa skóra absorbuje dużo obrażeń. To jest bardzo przydatne. Trzeba pamiętać, żeby ją co chwilę uaktywniać, bo ona krótko trwa. Spowolnienie czasu również się bardzo przydaje. Jak widzicie, absorpcja znowu nas w pewnym sensie uratowała. Musimy wyskoczyć z tej chmury. Na innych poziomach trudności ta walka jest łatwiejsza, tak więc... I uwaga, pokonany. No niestety nie wyleciał nam żaden legend. Ale powiem wam szczerze, że grałem, że zanim zacząłem nagrywać ten odcinek, zrobiłem ten taki bieg 3 razy około i za każdym razem wypadła mi legenda, tak więc jest to opłacalne. Zresztą można pozbierać tutaj te badziewia. Nie zabiera to dużo czasu. Przeteleportujmy się do miasta. I zobaczymy, ile ze sprzedanych przedmiotów otrzymamy. Okej, zidentyfikujmy je. Tak więc widzieliście, miałem pusty ekwipunek, teraz mam pełno żółtych przedmiotów. Jest to 8 level paragon, tak więc... Zmęczyło mnie poszukiwanie przygód. To jest dosyć dobry wynik. Mamy 3 500 000 około. Zobaczymy, o ile dostaniemy więcej. I mamy 3 miliony, czyli 20 tysięcy zdobyliśmy w takim przebiegu z samych sprzedanych przedmiotów. 2 klejnoty, 7 ksiąg i 1 ta. Ale oczywiście, jak widzieliście, ja dużo rzeczy pomijałem. Pierwszy cały level pominąłem, więc jak macie gdzieś tak z 25-30 minut czasu, można sobie taki bieg zrobić i mogą wam wpaść naprawdę fajne przedmioty, nabić sobie męstwo Nefalemów, potem ubić tego ostatniego bossa i wydrobić sobie jakąś legendę. No i to by było na tyle, myślę, w tym odcinku. Mam nadzieję, że chcielibyście coś więcej z Diablo, tak więc zapraszam was na kolejne odcinki. I
zachęcam do komentowania, łapkowania w górę. Jeżeli możecie, podajcie mi jakieś wskazówki dotyczące Diablo, ja nie jestem tutaj specjalistą żadnym, wcale się takim nie uważam. Tak więc mój sposób może być też błędny, no ale w każdym razie zachęcam do komentowania. Dzięki wam wielkie, pa pa!